One, two, three, to ja, cześć, wasz kolorowy, hiper, super ptak. Jestem waszym super bohaterem, kolorowym ptakiem. Jest to kanał o modzie, o urodzie, o nowinkach show biznesu, o wywiadach z gwiazdami, o tym, co jest ciekawe moim zdaniem, o jakichś fajnych miejscach. Będę w waszych łóżkach, będę w waszych lodówkach, będę w waszych głowach, będę w waszym sercu, będę wszędzie. Trzymajcie się, pa, pa! Cześć kochani, to ja, wasz kolorowy ptak. Dzisiaj opowiem o projekcie Lady. Oh yeah. Widzicie, tak się nosi torebkę. Tak się chodzi. Nóżka za nóżkę, widzicie? Tak. Elegancko, delikatnie. Jakbyś stąpała po ziemi. Tak, po prostu delikatnie. Wyprostowana rączka, tak? Delikatnie byś stąpała. No tu jest trochę nierówne podłoże, ale... Torebeczkę tak można trzymać. Może tak założyć, można tak. Może też tak trzymać. Albo można też tak. Też taka wygodna opcja. Ale widziałam często wiele aktorek nosi tak torebkę. Albo najczęściej po prostu tak. Na ściankach po prostu tak najczęściej. Cycki do przodu. Plecy, ściągnięte plecy. Delikatnie rozchylone usta, ale nie za bardzo, żeby nie być kaczorem i żeby nie wyglądać jak z okładka Playboya. Oczy lekko zmrużone. Otwarte, ale jednocześnie delikatnie przymknięte. I kochani, co myślicie na temat projektu Lady? Szczerze? Uważam, że jest to fajny program. Sama chciałabym w nim wystąpić, bo może dowiedziałam się czegoś nowych rzeczy. A po drugie, może to by mi pomogło jakoś, żeby się rozwinąć szybciej. Bo tak naprawdę to ja wiem, jak się trzeba zachować. Ja nie jestem jak te dziewczyny, co tam są. Bo z tego, co widziałam, jak one się zachowują, one piją, ćpają i tak dalej. Jak potrafią się zachować, przeklinają. Ja nigdy tak nie byłam taka. Ja, owszem, też nie jestem święta. Wcześniej więcej przeklinałam. Teraz już praktycznie nie przeklinam rzadko. Nie palę, nie piję, nie ćpam. Bardzo rzadko piję. Ja tylko piję szampana. I rzadko, i w małych ilościach. Ponieważ uważam, że prawdziwa dama nie może się upijać, tylko pije delikatnie do towarzystwa. Każdy alkohol można się napić, ale wszystko z głową, tak? Ale uważam, że prawdziwa dama pije szampana. Sobie tak pije po prostu. I delikatnie sobie tak sobie siedzi, nóżka na nóżkę. Z których z tych mentorek najbardziej lubię? Myślę, że wszystkie fajne są, ale najbardziej chyba fajna jest Tatiana Mindewicz-Pułacz, bo ona jest jednocześnie elegancka, ładna i zadbana, a jednocześnie jest taka dama, moim zdaniem. Bo Irena to ona niby taka dama, ale ona już do przesady. Już taka ala arystokracja, już taka, ale już taka, aż bym powiedziała, wygląda jak aż parodia arystokracji, już za bardzo aż właściwie. Fajna jest, sympatyczna babka, ale już tak do przesady arystokracja. Udaje taką arystokrację, ale to już uważam, że to nie jest mój styl po prostu. Ja uważam, że dama powinna być damą, ale kurczę, ale powinna też wyglądać jak kobieta i być kobieca i seksowna jednocześnie, ale nie wulgarna. A właśnie taka jest Tatiana, jest niewulgarna, a jest seksowna. A Małgorzata Rozenek, czy ja wiem, czy ona jest damą? No jest piękną kobietą, no fajnie się ubiera, ale... No nie oszukujmy się, ona ma parę fotek, które nie uważam, żeby były jak dama. Uważam, że taka osoba, która też nie do końca prowadzi różne programy i różną miała przeszłość i różnie się ubierała, prowadzi taki program, to nie wiem, czy to tak pasuje takiej osoby. Zresztą, że ona tak się nie do końca ubiera jak dama, nie? Bo lubi taki styl, taki... Też paznokcie ma, też dekoltak chodzi, więc no nie do końca bym powiedziała, że, czy ona pasuje takie programy. Ale no okej, okay, no babka jest okej, okay, no ogólnie te panie są fajne. I chciałabym może iść do tego programu. Fajna by było, to była przygoda. Napiszcie w komentarzu, jeśli wiecie, jak się zakwalifikować. Bo ja nie wiem właśnie, jak to trzeba, jak tam się, czy się idzie na casting, czy jak, czy gdzie to trzeba wejść, na jaką stronę.
Jak wiecie, to podajcie mi jakiś link, bądź nie wiem, zadzwońcie do mnie. Na maila mi napiszcie kolorowyptak@interia.pl, bo właśnie bardzo bym chciała iść, a nie wiem jak, kurczę. Moglibyście mnie zobaczyć w telewizji. A ja się nie boję żadnych wyzwań. Powiem wam, że fajna była przygoda, bo ja nie mam żadnych problemów z nałogami. Uważam, że każdy nauk prowadzi cię tylko w zgubę i oddala cię od twoich celów, nie? Ja nie mam problemów z przeklinaniem i tak dalej. Ja bardziej bym się chciała skupić na swojej karierze. Wiem, że taki program pomógłby mi bardziej w rozwijaniu się, bo mogłabym zaistnieć w sensie, że pokazać się, a nie pracować nad swoim charakterem. Też pracować nad swoim charakterem, ale ja nie mam aż tak, takich problemów w charakterze, bo ja jestem osobą taką zdyscyplinowaną raczej, taką, która dąży do swojego celu. Tylko ja bardziej bym właśnie chciała taka być, może nie wiem, znaleźć swój styl do końca, nie wiem, może jeszcze bardziej pracować nad sobą, może zmotywować się do tego, żeby spełniać te swoje marzenia, czyli śpiewanie, aktorstwo, fotomodeling, żeby to jeszcze bardziej rozwinąć do końca, to, żeby to doprowadzić do końca, tak? No nie mam niestety takich znajomości, nie mam niestety takich środków, a to są bardzo drogie rzeczy, żeby się tak rozwinąć w pełni, aby się chciało. Ja nie chcę półśrodków, nie chcę, kurczę, żeby ta kariera była taka na odpierdziel się, za przeproszeniem, nie chcę już brzydko mówić, nie? No bo po tanich kosztach to ta kariera jest taka, no taka prostacka trochę, nie? A ja nie chcę, żeby być taką Godlewską, tylko ja chcę być, kurczę, ja chcę być Martą, tak? Ja chcę być Martą Piaskową, tak? Marą. Czy kolorowym ptakiem, nie? Ja po prostu chcę tak po swojemu mieć to wszystko i chcę, żeby to było taki prawdziwy happening, takie arcydzieło. I ten program na pewno pomógłby mi się w rozwijaniu. I w ogóle myślę, żeby do różnych programów pójść, ale kurczę, nie wiem właśnie, jak to się tam trzeba dostać, kurczę. Ciężko dostać się, bo ja tam próbowałam właśnie pisać, dostawać się, ale jakoś nie mam chyba szczęścia. No i co tam dalej? No co ja myślę? Mogę wam przekazać, jak powinno się prawidłowo pić. Prawidłowo. Pokażę na soku, nie? Dama powinna tak pić, delikatnie i tak. Delikatnie. Powinna być taka subtelne ruchy, subtelne takie stroje. Powinna być taka grzeczna, dziękuję, proszę, przepraszam, smacznego. I w ogóle zdziwiło mnie to tak, że nie wolno mówić smacznego. To mnie zdziwiło właśnie, to mi się tak jakoś... Że niby, że nie można mówić smacznego, bo po prostu... że to znaczy, że kucharka jest zła, że nie potrafi gotować. No dla mnie to jest takie trochę fopę, że one tak mówią, tak fopę. Oh yeah. No wiele rzeczy tam, nie zgadzam się z paroma rzeczami, ponieważ uważam, że to jest zwrot grzecznościowy i nie mający na celu nikogo obrazić, tylko mający na celu, żeby po prostu było no miło tej osobie, tak? Ale są ludzie ludziska i każdy w danym na przykład rejonie może to być fopę, w danym rejonie może to być, nie wiem, zwrot grzecznościowy. Tak samo w Chinach twierdzenie jest zwrotem grzecznościowym i okazaniem na przykład, że smakowało, tak? Takie okazanie takiego właśnie grzeczności, takiej właśnie twierdzenie, ciamkanie, takie właśnie... jest okazaniem tego, że człowiekowi smakowało, że jest zadowolony, tak? Bekanie również, także... No, także mówię wam, że to zależy od szerokości geograficznej, długości geograficznej, bo ja mówię wam, że kultury są różne i też różnie to jest, tak? A najlepiej to chyba po prostu, jak jedziesz gdzieś, wcześniej się dowiedzieć, jak tam jest, jakie tam są zwyczaje, jaka tam jest kuchnia, żeby być przygotowany mniej więcej, a nie, kurczę, że niespodzianka taka, bo wtedy człowiek nie może się odnaleźć w danej sytuacji, tak? Ja uważam, że najpierw jeśli gdzieś jedziesz, to powinien się wcześniej przygotować, tak? No. No i tyle, co ja myślę ten temat. No bardzo bym chciała do tego programu iść. Na pewno pomógłby mi się rozwijaniu, bo jeśli bym wspomniała, że trochę próbowałam ze śpiewem, że próbuję i że bardzo lubię śpiewać i że chciałam się rozwijać w tym kierunku, myślę, że może daliby mi możliwość nagrać jakiś teledysk, bo wiem, że tam dziewczynom dali nagrać właśnie piosenkę wspólną i też chyba osobne też. No bardzo fajne to jest. Mnie zależy na pieniądzach, żeby tam pieniądze wydać, tam chyba pieniędzy się nie wygrywa, tylko tam się wygrywa jakieś stypendium w Oksfordzie. To też fajne jest, fajne, bo też język można podszkolić, nie? Który bym chciała podszkolić bardziej, bo to jednak jest, a ten angielski jednak jest przydatny, nie? No i tyle, co ja myślę, no.
Myślę, że wszystkie te programy są pożyteczne na swój sposób, nie? Jeśli się je dobrze wykorzysta, nie? A jeśli się źle wykorzystuje tylko po to, żeby mieć parcie na szkło, to też bez sensu, nie? Powinno się wykorzystać po to, żeby one były taką drogą, furtką do kariery, do dalszej twojej jakiejś drogi, do tego twojego marzenia, bo im więcej od ciebie słychać, im więcej jest tam ciebie na przykład w jakichś programach, w telewizji, tym bardziej w końcu ktoś cię zauważy i będzie cię kojarzył, nie? Bo tak naprawdę swoje 5 minut trzeba wykorzystywać do maksimum, nie wolno przerywać. Jak już jesteś gdzieś w jakiejś telewizji, ktoś cię zauważy, to trzeba gdzieś znowu gdzieś indziej, znowu gdzieś indziej, znowu gdzieś indziej i wtedy zaczniesz być kojarzony i wtedy w końcu ktoś cię dostrzeże. Tak mi się wydaje, tak jest moje zdanie. No i co? No i żegnam się z wami, buziaczki, mamlaczki. Pa, pa, trzymajcie się, nie dajcie się.